Siemaneczko, moi kochani, witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj z takiej głupiej strony trochę, bo nie widzę nawet jak to nagrywam teraz. I po prostu ten karton jest za duży, żeby go w innym miejscu sobie nagrać. Dzisiaj robimy unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Death Stranding Hideo Kojimy. Obudziłem się niedawno, jak przesyłka przeszła, dlatego jestem teraz jeszcze taki niecały tutaj. Zdziwiłem, jak wielkie to jest. To jest największa edycja kolekcjonerska, jaką mam. Największa. I tak, gra wyszła jakoś niecały miesiąc temu. I dopiero teraz ją mam. I tak, więc tak wygląda przód. No tutaj noszę postać sam z Bibim. Z boku wygląda tak. I z tyłu wygląda tak. Pięknie. Ale przejdźmy do środka, bo skoro jest takie wielkie, to cholera, jak wielkie są te rzeczy w środku. O, kody. Pierwsze trzeba wychodzić od razu na kody. I tak. Tutaj mamy Steelbook, który ja szybko odpakuję. Steelbook wygląda bardzo fajnie. O tak o wygląda. Bardzo ładny steelbook według mnie. Z tyłu jest napisane oczywiście Kojima Productions. W środku płytka i dalsze kody na rzeczy. Więc nic dalej nie ma. I też trzeba wyjąć to wielkie coś. Znaczy, to wielkie coś to każda osoba, która wie, jak kupuje edycje kolekcjonerskie, to wie, co edycja kolekcjonerska ma, dlatego też ją kupuje. I ja też wiem. Dlatego się też cieszę. Jezus, jakie to jest wielkie. Jezus Christ. No mówię, takiej wielkiej edycji kolekcjonerskiej jeszcze nie miałem. Karton postawmy sobie tutaj. O Jezus. I tutaj mamy tą walizkę. Wielką walizkę. Walizka jest taka, naprawdę masywna. I otwórzmy ją. O Jezu, ale to jest dopiero zrobione z jakością. Instrukcje. Tak, najpierw zajmiemy się małymi rzeczami. Jest tu mała figurka Ludensa. Jest to postać z logo firmy Hideo. Malutka, nie za duża figureczka, to jest chyba ją nawet do, tak, ją można do kluczy wziąć. Bardzo fajna, podoba mi się. Lubię te logo ogólnie jego, więc podoba mi się bardzo, że takie coś do edycji. Kolejna rzecz to taśma, żeby jakby odizolować to miejsce i rzecz. Jeżeli chcecie, ale możecie jakoś tutaj zakleić tą walizkę, jakbyście mieli to naprawdę w grze przenieść. Coś tu jest napisane, ale za dużo nie widać tak naprawdę. I kolejna rzecz, największa, jest to figurka Bibi, tego dziecka. Naprawdę duża, bo to jest replika 1 do 1. Tak wygląda. Czekajcie, blisko wam pokażę. Tak wygląda. Zajebiście według mnie. To dziecko w środku. Patrzy na was. I z tyłu. Tutaj też można włożyć baterię. I włączyć tą figurkę.
Ale teraz tak mamy dzień, więc za bardzo mi to nic nie da, tego włączanie. I tak. To by było naprawdę na tyle. W tej edycji kolekcjonerskiej to są główne rzeczy, które się dostaje. Tutaj, czyli steelbook. Taśma, ta figurka, mała Ludensa i figurka tego dziecka. Wielkiej tutaj teczce, znaczy w walizce. Więc jeżeli Ci nagłym spodobał, możecie dać łapkę w górę, jeżeli chcecie serię z też Ending Simulatora chodzenia. Możecie mi napisać w komentarzu i na pewno nagram. I tak, to było na tyle w tym odcinku. Mówił dla Was Max i na razie.